Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Territorialite. Gramy sobie na środkowym wschodzie. Na chwilę obecną znajduje się na mapie 36 osób. My znajdujemy się tutaj w dolnym lewym rogu. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Na chwilę obecną mamy bardzo przyjemny start. Fajne miejsce. Tutaj ten gość nad nami trochę ma chyba lepsze nawet miejsce, chociaż tak jak widzę, obok niego się kolega pojawił, więc będziemy starać się tutaj odizolować nasz róg standardowo. Ze wszystkimi tutaj sojusze sobie pobierzemy w miarę możliwości i będziemy sobie lecieć jak najmocniej. Tu kolega chyba nie gra, mam wrażenie, a teraz dopiero wystartował bardzo późno, więc raczej mu to na dobre nie wyjdzie. I będziemy sobie powolutku tutaj atakować, już możemy trochę więcej w zasadzie jeszcze mocniej zaatakować, żeby tutaj ten róg definitywnie oddzielić, żebyśmy nie mieli tutaj później problemu. Jest. Oddzielamy nasz narożnik naturalnie. I narożnik został oddzielony ładnie. Zarówno tutaj na południu, jak i na zachodzie. Teraz możemy się skupić na atakowaniu dookoła, na zewnątrz botów. Nie? Tutaj optimum sojusz, ty sojusz, nie wiem czy ty też chcesz sojusz czy nie. Lecimy sobie z botami. Tutaj tego też weźmiemy. Oczywiście, że tak. Tutaj się wkradniemy bardziej na południe. I poczekamy w zasadzie teraz. Będziemy sobie tutaj wybijać te boty, które mamy do wybicia jeszcze w rogu naszym cudownym. Mamy czas, możemy je wybić później nawet. Jest, koronę mamy. Niestety, bo korona to jednak jest cel, który nam przyświeca. Każdemu powiemy, żeby atakował kogoś innego. Jest i będziemy sobie czekać. Druga osoba to jest ta osoba, więc każemy wszystkim atakować drugą osobę. Teraz strop jest drugą osobą, więc tego będziemy kazać atakować. A my będziemy sobie tutaj delikatnie czekać. Wydaje mi się, że tego można teraz zaatakować w zasadzie. No w sumie, czemu nie? Czemu nie? Zaatakujemy go, wyczyścimy. Tutaj ze stropem oczywiście sojusz sobie weźmiemy, jeśli będzie chciał, jeśli nie, no to nie. Tu kolega strop zaatakował tego zielonego, to była głupia decyzja, no to atakuj, jak chcesz jego atakować, to atakuj, no nie ma problemu. Tylko za bardzo atakować nie chcesz. Tu widzę jakieś dziwne rozmieszczenie jednostek, więc ja sobie tą wyspę zabiorę, jeśli pozwolicie. Nie wiem, kto tu płynie, nie wiem, czy to nie ten płynie tu, ale niech tam sobie robi, co sobie chce. Sojusz? Nie wiem, kto to jest. Nie mam bladego pojęcia, kto to jest. Ktoś, kto po prostu wyparował w międzyczasie. A Josh tu widzę się duży robi, więc wszystkim każemy Josha atakować naturalnie. Okej. Okay. I ty nie chcielibyście go atakować, koledzy moi sympatyczni. Już jestem na drugim miejscu. Ty atakuj tego. Wszyscy powinniście atakować tego Josha. Aha, no to... Aha, że ja mam atakować. To na pewno tak nie pójdzie. Na pewno nie. Jakiś korgi, coś tam. Spoko, tu sobie wyczyścimy. Ten zaatakował stropa, jak widać. Sympatycznie, teraz strop jego zaatakował. Full send tutaj. Wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie po prostu tutaj zaatakować tego. Tutaj sobie wyczyścimy to i doatakujemy tutaj kolegę naszego sympatycznego. Wydaje mi się, że to powinniśmy wyczyścić. Ej! Kolego! Nie! Tak nie robimy. Chyba zdurniałeś. Nie. Sojusz. Bo inaczej będzie problem z wami. Blisko było do katastrofy, muszę przyznać. Bo tutaj mnie atakowali. Dobrze, że odparłem w miarę szybko te ataki, bo byłby naprawdę problem mega duży. Ty atakować tego. Ty atakuj, nie wiem, tego. Wszystko jedno. Atakujcie się po prostu. Ja muszę nabrać tutaj więcej jednostek. Tobie powiemy, ok, to atakuj.
Niech go weźmie tutaj mi z pleców i będzie super. Aha, widzę, że ten zaatakował. Strop tutaj mnie znielubił najpewniej właśnie za to, że tutaj czerwony, aha, ty help, no ja wiem, że ty help, ziomuś, no. Chcesz tego atakować? Bo ja bym chętnie go zaatakował, muszę przyznać. No ja w sumie to muszę go zaatakować nawet. Serducho ci wyślemy, ale niestety muszę cię zaatakować. Taki twój los musiał być, niestety. I będziemy sobie go atakować, jak mamy czerwony interest rate, naturalny. Tutaj sędniemy go delikatnie łódeczką. To ma tu koronę, ty masz koronę. No to pasuje, to sobie tam miej koronę. Nie ma problemu najmniejszego, tu widzę full send był. Tego optimum sobie będziemy tu ciachać delikatnie, jak mamy czerwony interest rate, bo to będzie nam potrzebne. Tego atakuj. Widzę, full sand poszedł, więc będziemy sobie starać się odebrać jak najwięcej terenu będziemy mogli tylko. I teraz sobie w zasadzie tylko i wyłącznie czekamy. Strop może tutaj zaatakować w każdej chwili mnie. Tutaj każdemu damy sojusz i oczywiście pointa będziemy pointować. No. Aha, ty sojusz. Nie, nie, nie. Atakuj. Gitara. I ty atakuj w lewo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ten widzę atakuje. O Boże, co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Dobra, pointa trzeba pointnąć, niestety. Niestety pointa będziemy pointować. Trudno. Jak nas full sendnie, to nas full sendnie. Jakoś to przeżyjemy. Zaatakował dosyć mocno. Trudno. To sobie odbijemy teraz. Teraz możemy ci dać sojusz, ale musimy odebrać to, co nasze. To, co straciliśmy, musi być nasze. Więc zaatakowaliśmy. Ty tego atakuj. No i poczekamy po prostu na rozwój wydarzeń, co tutaj się stanie. Oho, tu widzę, zaatakował tego. Ja to się... O, uła! Tutaj full send poszedł. Niesamowity. Więc ciekawa rzecz, ciekawa na pewno. Tutaj sobie popłyniemy naturalnie. Tu sobie popłyniemy, tu sobie popłyniemy. Jest. I będziemy czyścić tego. Jak mnie tutaj... no zaatakował tu, więc jego problem. Niech spróbujemy stąd... Nie! O nie, dobra. To ma wojnę. Atakuj. Atakuj. Nie, nie, nie. Ma wojnę. Teraz ma wojnę. Teraz mnie zdenerwował. Nie, nie, nie. Nie ma takiej możliwości. Bardzo mnie zdenerwował. Więc to przejmujemy, to przejmujemy. I mamy tutaj cały nasz teren. Tu sobie także przejmiemy. Nie, nie, nie. Nie będziesz mnie denerwował. I źle zrobiłeś. Tu sobie przejmiemy, tu sobie przejmiemy jeszcze. Jest. I będziemy sobie czekać. Chcesz sojusz? Chcesz sojusz, przyjaciel? Masz sojusz. Dobra, ale stąd to uciekaj mi z tą łódeczką. Bo ta łódeczka jest definitywnie tu niepotrzebna. Lecimy sobie na ciebie. Zaatakujemy sobie tutaj tego. Full send, spoko. O nie, nie. A kurde. Pechowo, pechowo. Muszę przyznać. I cóż, teraz sobie czekamy, no to atakuj. Ja sobie też będę atakował. Lecimy z tym tematem. No teraz możemy ci dać sojusz i czekamy. Jak ja mam go zaatakować? Jak? Którą, z której strony, przepraszam bardzo? Full send. Co? Nie rozumiem. Ja muszę jego zaatakować. Nie ma innej opcji. No to będę sobie go po prostu tak atakował. Tyle. No tutaj mogę teraz sobie popłynąć. O! Super!
dał mi wygraną, więc mega się cieszymy z tego. Iwakistan, niestety kolego, odpadasz, mój przyjacielu drogi, teraz. Dokładnie. I sobie ciebie wyciachamy. Tu oczywiście, oho, czyli zaatakowałeś, czyli jednak cię ciachamy do końca, jak rozumiem. Pogratulujemy ci za grę, oczywiście ładnie grałeś, to trzeba ci akurat przyznać. Ale niestety wygrany może być tylko jeden, jak wiadomo. Dokończymy cię tutaj w miarę możliwości. Tutaj jeszcze te wysepki sobie podobieramy naturalnie, bo te wysepki nam będą potrzebne, jeśli chcemy mieć faktycznie te 100%, czyli wygraną bez głosowania za pokojem. To nam się przyda wszystko. O, leć tam. Zaatakujemy cię trochę mocniej. To tutaj pyk. Tą wysepkę poprosimy. Tutaj widzę jakieś karakany, zostały dwa. I chyba, takie mam wrażenie, że to już będzie na tyle. Ty z powrotem wracaj, bo potrzebuję jednostek. Ty też wracaj już. Dobijemy cię tam delikatnie, żebyś tam sobie nie myślał. Jak na bota. Bardzo zawzięty kolega jest. Bardzo zawzięty. Ma dwa razy mniej pikseli. A strasznie jest zawzięty. Muszę przyznać. Dobra. Kończysz się kolego już. Starczy ci, że tak powiem. Starczy ci tych rzeczy i tego boju już. W ogóle to, czy mogę sobie tutaj wysłać? Nie mogę wysłać tą łódki. No nic, trudno, jakoś to przeżyjemy. Nie wiem, gdzie on tą łódką płynie. To było chyba... To była najgłupsza strategia, jaką wymyślił. Ale tą łódeczkę oczywiście mu tutaj zablokujemy. Wybijemy. I cofniemy się. Dokładnie. Dobra, połówką mogę ci przydzwonić, kolego. To powinno cię złagodzić nieco. Znowu połówką cię przywalę tutaj. Teraz już masz o wiele mniej, właściwie masz 15% terenu, tylko ja mam 85% praktycznie. I będziemy sobie ciebie tutaj dobijać teraz, bo widzę, że łódeczkę wysłał, więc niech ona sobie tam dojdzie delikatnie. Nie wiem, gdzie ona płynie w sumie. Kolegi już nie ma, tu wyląduje dopiero. Więc przejmiemy sobie tutaj ten oscypelek, dobijemy to i wydaje mi się, że to powinien być koniec, dokładnie, więc udało się mi zająć tutaj 100%, wykasować wszystkich i przejąć cały Środkowy Wschód. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeśli tak, zachęcam do subskrybowania, komentowania i oczywiście lajkowania, a my widzimy się już wkrótce w kolejnym. Hej!